się, że w Pridniestrowie, czyli Naddniestrze, to jest taki skansen Związku Sowieckiego. Jest to duża ciekawostka, naprawdę, dla kogoś, kto chce coś oryginalnego zobaczyć, przeżyć, no to jest to totalna odskocznia od tego, co mamy w naszym sąsiedztwie na zachodzie. A co do sytuacji tutaj podczas właśnie aktualnej wojny na Ukrainie? Z kim byśmy tutaj nie rozmawiali, z każdą jedną osobą, każdy mówi, że po prostu jest mega spokojnie i naprawdę bezpiecznie można tutaj wjechać. I że tutaj Rosjanie z tymi Ukraińcami się dobrze dogadują. A my teraz idziemy w kierunku pomnika, takiego w centralnym punkcie Tyraspola, i w kierunku takiego czołgu, który tam ma pokazywać, przypominać tą historię wojny, która była 30 lat temu między właśnie Mołdawią a Naddniestrzem. Taki chyba najważniejszy dla Naddniestrza punkt tego miasta. No i zobacz, ładny trolejbus, też nie wszystkie są takie rozwalone. Patrz, jaki ten budynek w ogóle ładny. Agrotopa. Jakiś bank. I też taka ciekawostka na temat Naddniestrza, nie działa tutaj sieć komórkowa żadna. Jest tylko wewnętrzna ich sieć. Oczywiście należy do szeryfa. Jeżeli chcecie mieć tutaj zasięg, to musicie zaopatrzyć się konkretnie w tą kartę. My mamy kartę mołdawską i tutaj nie ma zasięgu, ona nie działa. Z racji tego, że jest to państwo uznawane tylko przez dwie republiki, które też są takie samozwańcze, czyli Abchazja i Osetia Południowa, tutaj znajdują się jedynie ambasady tych właśnie państw. Szczerze, tu jest kurde tak centrum mega ogarnięte. Naddniestrzańskie ruble. Nie wiadomo, ile to jest, ile to waży, ale są. Nigdzie indziej ich nie dostaniemy i właściwie to trzeba uważać, ile się ich wymieni, no bo później ich też nie można wymienić na inną walutę poza granicami Naddniestrza. Tu chcesz iść, czy przez most? Tu. Przez most to już koniec tam chyba, nie? No to tu musimy iść w prawo. No tak. Zdobyliśmy radziecki czołg. Także jeden mniej. Szczerze, zwróciliśmy uwagę na czystość tutaj ogólnie, bo naprawdę jest sterylnie, aż po prostu niemożliwe. Zobaczcie, każda ławeczka, która jest w tym takim parku nad Dniestrem, ma korze obok siebie. Park jest piękny, nie ma ani jednego śmiecia. No jest mega, naprawdę. Kulturka. O, młody na bolidzie. Бедная, никто ничего не дает. Это радио. Я дает ему. А бабуль, я говорю, что. Ciekawe, czy też tak hucznie. Generalnie pomniki, wszystko ze wszystkim. Druga wojna światowa, wybuch w Czarnobylu, Afganistan, wojna o Naddniestrze, wszystko tu jest, na jednej ścianie. Po co robić 100 pomników, jak można zrobić od wszystkiego? Dobra, dowiedzieliśmy się o jakiejś fajnej knajpie od miejscowej osoby, że jest jakaś custom mafia. Tam mamy się udać, aby zjeść obiad. Zobaczymy. Mama Łyga słynna, ja tego nigdy nie jadłem. Chyba chodzi o to, co jest tu. Czy kasza taka? Kasza, ogóreczki, kapusta, ser, jakieś dipy, mięso. To chyba jajko? No i jajo. Także próbujemy. O Jezu, to jest samo masło. Dobre? Taka kasza z masłem. Bez szału, szczerze. Ale pikniejsze. Więc jemy. Kwint. Za gruby kwit.
dwa próby. Kwint to taki tradycyjny trunek tutaj z Naddniestrza i właśnie jego właściciel jest szeryf i wszyscy tutaj piją kwinta. Zdrowie. Na Pridniestrowie. Zdrowie za Pridniestrowie. Ale na przykład nie ma tego co w whisky, że tak po nosie daje. No nie, że tak, wiesz, aż ten alkohol wychodzi nosem. Wchodzimy, zapraszam. Na kawkę. Zdrowie. Siedzimy sobie na słoneczku w kawiarni, która nazywa się Kofeina. Pijemy kawkę, flat white i latte. Do tego tiramisu. Ile zapłaciłeś za flata? 7 zł? 7,50. 7,50. Spory flat white i spore latte, za które akurat ja zapłaciłem 6 zł plus dyszka za tiramisu. Aż mi. Stolice to przyjemnie, przyjemnie przyjechać. Mam takie wrażenie, że ludzie tak spokojnie tu żyli. Nie ma takiego gonitwy, na ulicy nie ma dużo samochodów, tak spokojnie tak, sobie płynie. Szczerze mam wrażenie, że tu dużo rzeczy powstaje nowych. Widzimy tutaj hotel, świeżutki. Jeszcze widać chodnik jest zrobiony przed nim. Sporo takich budynków, gdzie w środku są jakby galerie. I można normalnie wejść tam, gdzie nie, gdzie są jakieś pasaże, ale dużo jest jeszcze takich niezagospodarowanych, gdzie na przykład można otworzyć jakiś swój interes. Więc no, coś tu się dzieje, tak? Tylko że ciekawe, czy tak łatwo prywatnej osobie ogarnąć sobie tutaj taką działalność, bo z tego co się orientuję, to ten szeryf tutaj jest monopolistą naprawdę w ogromnym stopniu. Nie wiem, no może w jakichś dziedzinach takich, gdzie ten szeryf nie sięga. Da to zrobić. Dochodzimy do supermarketu Szeryf. Sprawdzimy, jak tutaj ceny, co tutaj w ogóle można kupić, jak to wygląda. Pierwszy raz spotykamy się z bankomatami, a jak widać tutaj mają rozszerzone funkcje. Można sobie różne rzeczy opłacić, telefon, komórkę, Tesla, wiadomo co. I nawet szeryfowi można jakiś przelew zrobić. No to dawaj, przelewik dla szeryfa. Ale generalnie można by coś więcej załatwić. Polska. Da. Odkuda ty? Moldowa. Moldowa? W Pridniestrowie, Moldowa? Da jest. Da jest. YouTube? A kanał? Protrip Vlog. Okej. Zobaczcie, takie batoniki. Za 7 rubli, czyli podzielić na 3. 2,30. Widziałeś takie mleko w folii? Było takie kiedyś. Spodziewałem się niższych cen w takim supermarkecie, a niektóre rzeczy są naprawdę droższe niż u nas. To my taki piliśmy w restauracji, to 70 rubli. No. 23 zł. Tak? Około. Rosyjskaja. 25 na 3. No to tania. I to jest właśnie ten alkohol. Jaki chyba alkohol? O którym ja słyszałem, że to jest Alco Energy Revo. Czyli macie połączenie Energola z alkoholem. No i tak jest napisane tutaj. Jeden strzał, jedna taka bombka, jeden trafiony gość. Serduch staje. Nie jest to zdrowa opcja, na pewno. Udało się złapać magnesy. Gdzieś pani tutaj pod ladą miała schowana, bo nigdzie w mieście nie widzieliśmy ich. Także super. Już myślałem, że w ogóle tutaj nie ma takich atrakcji. Ale mamy pamięteczki, więc super. Cieszę się, że się udało. Spasiba bolszoj. Spasiba bolszoj. Spasiba. Do zwidania. Dobro. Хорошего дня. Спасибо. Брама, як до президента. В таким нормальном дому. A jaka była tam, co pokazywałeś wcześniej? A to dosłownie kilka metrów obok. Taka cisza to chyba była tylko w Jordanii, na pustyni Wadi Ram. No jak nie przyjedzie samochód, to no naprawdę, żywej duszy. Więc słuchajcie, no jeżeli gdzieś usłyszycie, żeby tu nie przyjeżdżać, bo tu są jakieś wybuchy czy coś się dzieje,
Dajcie spokój. No, można też powiedzieć, że przed samym przyjazdem kontaktowaliśmy się z ludźmi, którzy tutaj mieszkają i oni właśnie potwierdzili nam. Trochę byli w sumie zdziwieni, że w ogóle pytamy, czy tutaj jest bezpiecznie i czy można przyjechać. I potwierdzili, że na spokojnie, bez żadnych problemów można wjeżdżać i to się potwierdziło. Ja tutaj ani przez sekundę się nie czułem zagrożony. Dawaj paruski. Popróbuj. Туристы. Почему Приднестровье? Чему Приднестровье? Само наилепше. Пиво? Пиво? Пиво. Добро понятно. Окей, я один пиво. Два пиво. Один и один. И в целом, как надо играть здорово. 20 баллов в курсе. Хотим себе пиво. Пивко, гадамы мячик. Так ваше что-то жрее. Więc te wszystkie strachy, to nie jest prawda, to jest totalny luz. Mieliśmy szukać innego baru, bo tutaj nie ma meczu. Naszego, który chcieliśmy oglądać, czyli Real Barcelona, ale fajna tutaj jest atmosferka. Dostaliśmy zakuski, pyszne piwko, chillujemy. Nie wiem, na której będziemy siedzieć, ale nie chcemy stąd wychodzić. Okrągła stóweczka. Pękła. Ile byśmy tu zostali, byłaby to imprezka, ale idziemy dalej. Fajnie, miło spędziłem czas. Ale pora już na nas. Ale tak widać, że tutaj życie ogólnie w tym mieście kręci się wokół tej głównej osi. Tak naprawdę wszystko tylko jest tutaj. Krok w bok i nie ma nic. Chociaż i tak nie ma tu za wiele rzeczy takich, typu restauracje, jakieś usługi. Słuchajcie, jest niedziela wieczór, a z miejskich głośników, które są zamieszczone centralnie na latarni, leci imprezowa nuta. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego na oczy, naprawdę. Ciekawa sprawa. Zobaczcie, posłuchajcie. Okazuje się, że nawet w Naddniestrzu dzisiaj jest jakaś imprezka i też tutaj na scenie występują lokalne gwiazdy folkloru naddniestrzańskiego. No i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jest też sporo ludzi, może nie tyle co w Kisieniowie, ale idziemy to sprawdzić. Kto tam zdziela? Dawaj, fajdiom. Nigdy nie zdawaj się, zabudź się. Dla tego jest nie tysiąc przyczyn. Polychaj iskry, słowne gwiazdy w nocy. Спасибо. Еще раз благодарим вас за этот вечер, что вы вместе с нами. Спасибо. Советский паспорт. Да. А ну, девушка, пройдите, пожалуйста, смеля. Привет, поляки. Очень приятно.